Siemka Paweł, cześć wam wszystkim, dawno nie było takiego tego filmiku. Chodzi mi o dokładne miejscu na mapach. Mamy mapę Południowe Wybrzeże. Gram premium tankiem T-34, szansa na wygraną 61%. I jak widzicie, wylosowało mnie, wrzuciło na dziesiątki. Ale nie jest to. T-34 ma twardą głowę, więc nie boimy się dziesiątek. No i miejscóweczka na mapie to tu jest właśnie taka. Sobie wjeżdżamy na te górki. Jeszcze lepiej, jak nie ma żadnej arty, to wtedy jest całkiem super, bo można sobie tam trochę dłużej postać, ale to jest przynajmniej na pierwsze minuty bitwy jest bardzo fajne miejsce. Bo się przeciwnicy rozjeżdżają, gdzieś tu ustawiają, wyjeżdżają właśnie w tym momencie ich wszystkich tu widać. Dobrze też, jak mamy czołg, który ma dobre opuszczanie działa, bo jak widzicie, troszkę stoimy pod górkę jakby i jednak, no widzicie, tu mnie już ktoś podświetlił, ale nie zwracają na mnie uwagi w tej chwili. I widzicie, tutaj się zawsze przeciwnicy ustawiają w tych kamieniach, albo tu, za tym murkiem takim. No akurat tutaj mi nie weszło teraz tego bulldoga. RU-251 sobie zginął. Widzicie, cały czas mnie ktoś podświetla, ale nic się nie dzieje. Batcha tam sobie stoi. No właśnie, o to chodzi, żeby po prostu pouszkadzać, pozabijać nawet czasami właśnie tych wszystkich, którzy tam się ustawiają w tym miejscu, bo to jest fajne miejsce. I też właśnie z tego miejsca widzimy tutaj wszystkich wyjeżdżających przeciwników tam plażą. Tygrys dwójeczka. Ładnie zgąskowany z obrażeniami. RHM ich tam się gdzieś przyczaja. O, właśnie tam. Widzicie? Tu jest fajne miejsce, dosyć ciekawe. Wiem o tym, bo właśnie sam się też ustawiam w tamtych miejscach, jeśli gram z przeciwnej strony, także. Ale wiem, że też jest takie tutaj miejsce i dużo ludzi z tego miejsca tu korzysta. Dlatego się odpowiednio tam ustawiam, żeby mnie nie trafił. Z tej strony właśnie, gdzie teraz gram. Ok, przyspieszam troszeczkę bitwę, żeby to się nie przeciągało za bardzo. O, widzicie, i teraz mamy tutaj właśnie przykład, jak plażą jadą przeciwnicy. Mamy na nich piękne oko. Jak ktoś lubi pokampić, to zapraszam na tą miejscówkę tutaj. To jest właśnie też jedno z tych takich magicznych miejsc w WoCie, gdzie człowiek może całą bitwę przestać i nikt go nie zauważy, nawet że go podświetlają. No już mi się tutaj, widzicie, znudziło stać, bo ile można w jednym miejscu, prawda? Gdzieś tu się przebijam przez te chatki. Przeciwników tylko czterech zostało. Już tylko trzech. Szukam tego Ferdynanda, który właśnie się tutaj teraz pokazał. Za 420. On się akurat mija teraz ze mną. Nie trafia. Pięknie stoi, czeka na mój strzał. Apa. Fertka nie ma. I została tylko artyleria gdzieś tam schowana. Także już tutaj tylko tak podjeżdżam, żeby podjechać, bo
bo szans na dojechanie do tej arty raczej nie mam. No. I tyle. Zaraz się bitewka skończy. Ta artyleria wykończona. No, to następną miejscówkę mamy obejrzaną. Ok, na razie, cześć.